Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w FTL-u, w edycji rozszerzonej Advanced Edition. Od razu widać, rzuca się w oczy taki guziczek, który umożliwia włączenie, wyłączenie zmian i nowości związanej z tą edycją rozszerzoną. Gra miała premierę w 2012 roku, chyba w sierpniu, jeśli dobrze kojarzę. Jeśli prowadziłem kogoś w błąd, to wybaczcie. Natomiast no, trochę czasu minęło, około 1,5 roku i twórcy wydali darmowe DLC, tak naprawdę, które dla wszystkich fanów FTL-a jest dostępne, którzy posiadali tą wersję podstawową za całkowitą darmochę. I fajnie. Twórcy zarobią sobie na wersji na iOS-a, która również miała premierę. Premiera była 3 kwietnia. Ja pograłem trochę w tą edycję rozszerzoną, jakieś tam kilkanaście godzin dosłownie. Więc nie jest to dużo. Na tyle dużo, że odblokowałem już 4 statki. Na laptopie miałem odblokowany komplet z podstawki, to jest te 8 okrętów, które tutaj widać. Natomiast na komputerze, na którym nagrywam, nie grałem praktycznie w FTL-a, stąd musiałem zaczynać od zera. I teraz tak, taka mała uwaga techniczna, to jest opisane na forach. W momencie, kiedy się odinstalowuje, instaluje nową wersję, warto sobie zachować plik z save'ami, jak na wszelki wypadek, bo tam różne rzeczy się podobno dzieją. Jest on ukryty w folderze moje dokumenty. Dobra. Doszły dwa nowe typy statków i je można odblokować tylko za pomocą questów ukrytych gdzieś na mapie galaktyki. Nowością jest to, że poszczególne okręty wcześniej mogliśmy też odblokować tylko i wyłącznie wykonując określone questy, natomiast w tej chwili pojawiła się nowa możliwość. Kolejny statek możemy odblokować wykonując określone zadanie. Z reguły do tej pory było przynajmniej zwycięstwo i pokonanie ostatniego złego okrętu flagowego. No, to jak oni się nazywają? Federacji? Rebeliantów. O, właśnie, brakowało mi tej nazwy już, człowiek, czasami słów brakuje. Okrętu rebeliantów, ostatniego flagowego, określonym typem, w tym przypadku poprzednim, i wtedy automatycznie nam się odblokuje kolejny stateczek. Oczywiście dalej możliwe jest odblokowanie ich za questy, to jest ten znacznik quest. Jeżeli wykonamy określonego questa, tych questów jest oczywiście więcej w tej edycji, to wówczas dostaniemy dostęp do kolejnego okrętu. Okręty poza oczywiście podstawowymi typami mają jeszcze typy B i w dodatku doszedł typ C. One mają wbrew pozorom znaczenie, ponieważ różnią się rozkładem pomieszczeń, dostępną bronią, ilością załogi, etc., etc., więc ma to znaczenie. No ja sobie polecę w tej chwili statkiem szlugów, tak? To są szlugi? Szlug? Zoltanów, przepraszam, to nie są szlugi. Jeszcze jedną nowością, która się rzuca od razu w oczy, jest to, że mamy dodatkowy tryb trudności. Ta gra była trudna, a na normalu w tej chwili, w tej wersji rozszerzonej jest jeszcze trudniejsza, o czym pewnie będę miał okazję was przekonać. No i co? Znowuż setki, dziesiątki godzin, które czekają przed każdym fanem. Ja się bawię naprawdę świetnie, to super gra. Ja sobie tylko zmienię może imiona tych ludzi, żeby na polsku brzmiące, jak będzie się przyjemniej grało. Grafin, to może być Gracjan na przykład, tak żeby się kojarzyło, chociaż z tym, jak się wcześniej nazywali chłopaki. Artur Męsk. Dobra, no i zaczynamy. Co ja mam? Tarczę Zoltanów, z tego co widzę. No i zaczynamy. Ci, którzy nie wiedzą, to jest przygoda i opowieść. Zaraz muszę silniki uzbroić. Nie, kierowca jest, a pauza jest, dobra. A więc tak, podróżujemy przez 8 sektorów jako statek Imperium, uciekający przed wrogą flotą rebeliantów, która się tu będzie pojawiać, więc jest dokładnie odwrotnie niż w Gwiezdnych Wojnach, posiadając tajną technologię nowej broni rebeliantów i musimy dolecieć do własnej bazy i przenieść te plany. Niczym księżniczka Leia z oryginalnej trylogii Star Warsów, tylko tym razem pracujemy dla dobrego imperium i uciekamy przed złymi rebeliantami. Dobra, kogo ja tu mam? Z tego co ja się orientuję, Zoltanie mają tą umiejętność, że oni są bateriami, czyli dodają do danego pomieszczenia od razu plus jedno oczko do systemów broni. Mam jakiegoś beama, mam wyrzutnię rakiet, która ignoruje tarczę, wymaga rakiety. Ja sobie zobaczę w ogóle, co ja mam. Stary typ, słaby, ale wciąż efektywny. Dobra. I mam tarczę Zoltanów, która jest technologią. FTL engine is powerful enough. Aha, rozumiem, czyli po każdym skoku będę miał ten magiczny pasek, który czasami tam się pojawia. Fajne, to jest super sprawa. Mamy sklep, ja sobie polecę do Mgławicy. Udajemy się. Wielką podróż przez galaktykę. Co tu mamy? Nic. Tu mamy nic. Lecimy w chmurę. Statek Mantisów atakuje. Pytanie, czy użyć rakiety. Nie pamiętam, jak ten beam zadziała. Może najpierw o tarczę. Dzięki temu, że tu mamy tą super tarczę, to będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby nawet otrzymać jakiś ostrzał, zanim dobiorą się do naszych osłon. O, widać. Pięknie to było. Nasza broń się ładuje. Oddajemy strzał. Świetnie. Prawie... urwaliśmy prawie kierownicę. On już się przebił przez naszą super tarczę. A, niestety naprawił swoją. Kierownicę też zdążył naprawić. Dobrze, że mu kadłub przy okazji niszczymy. Może system uzbrojenia byśmy mu... apteczkę nam dezaktywował, to na szczęście jest niegroźne. Jeszcze jeden strzał i będzie po nim. Nie mam możliwości użycia rakiet. Oczywiście mógłbym zdezaktywować beama i użyć rakiet. Natomiast rakiet jest ograniczona ilość. Na razie będę je oszczędzał. To jest początkowy etap gry. Jest zwycięstwo, jest jakaś drobna kasa, za którą możemy ulepszać okręt. Na razie nie ma takiej potrzeby. Tu już widać, zbliża się wroga flota. Ona będzie przeszukiwała galaktykę w naszym, szukając naszego stateczku. 6 paliwa, dostaniemy za 3 rakiety. Nie chcę. O, widać. I w każdym kolejnym skokiem przeszukują coraz to nowe obszary galaktyki, sektora. Więc trzeba będzie uciekać. I to jest pierwsze zło. Pierwsze zło, które się pojawia, które powoduje, że nasz reaktor jest trochę tam słabszy w tym rejonie. No i sensory nie działają, co widać o tutaj ładnie. I skoczyliśmy w środku burzę plazmową. I możemy przeszukać to pobojowisko. Może coś znajdziemy. Znaleźliśmy Rafina. To jest nowy stworek, nowy załogant. Trochę kasy, jedną bateryjkę dla systemu dronów, którego nie posiadamy, i 2 rakiety. Super. Rafin, ty, człowieczku, będziesz zajmował się tarczami. Chodź tu. To jest Engi, on znany jest z tego, że słabo się bije, ale świetnie za to naprawia sprzęt. W bardzo szybkim tempie. Nasza tarcza się też odnawia, co jak widać, to też jest bardzo miłe. I tu jest, zapomniałem o tym powiedzieć, to jest super guzik, który się pojawił. Umożliwia on zasejwowanie pozycji naszych wojaków, którzy czasami będą się tu kręcili po statku. Jednym klawiszem możemy spowodować, w tym przypadku Enter, że oni wrócą na swoje miejsca. Świetna sprawa. Dobra. Czas trochę się oddalić od szukającej nas floty. I tu będzie ten zły pirat, który... Spacja, moment. Naładujmy tu systemy bronią. Oddajmy chłopakom tlen, żeby mieli czym oddychać. On ma wyrzutnie rakiet, co mnie trochę niepokoi. Może ja bym zrobił inaczej. I tym razem naładował sobie wyrzutnie rakiet. Chociaż nie, to bez sensu. On ma dronę, która... Błąd. Dronę, która niszczy rakiety, więc moja rakieta zostałaby zestrzelona. I po mojej super tarczy dobierają mi się do kadłuba. Może tak. Świetnie. Nie ma rakiet, nie ma tlenu. Funkcja panik się włączyła w wrogim statku. To można nawet pokazać, jak przeniosę człowieka na chwilę do pomieszczenia z kamerami, będę miał podgląd na to, co się dzieje na wrogim okręcie. To jest jedna z zalet tej gry. Dobra, wracaj do operowania tarczą. Ucz się tarczy. Oni mają umiejętności, które rozwijają z czasem. Poddaje się. Dwie rakiety. Nie. Dobij. Dlaczego trafiłeś tak akurat w tlen? Engi. Chodź to naprawiać to. Rafin. Jakie tempo strzelania ma chłopak. No i nie ma gościa. 14. No, może niekoniecznie to się nawet opłacało. Ale znalazłem tam ładną osadę, stację, którzy nam podziękowali za to, że pozbyliśmy się piratów. No i dobra. Wracamy na miejsca, lecimy dalej. Chociaż nie, może jest 50 kasy. Dzięki temu możemy zainwestować w system uzbrojenia i będę mógł strzelać rakietami równocześnie z beamem. Pod warunkiem, że dostarczę tu jeszcze jeden klocek, kafelek energii, co wiąże się z ulepszeniem reaktora albo z przebazowaniem tego człowieka tutaj na przykład. On da swoją bateryjkę wtedy, kiedy będzie obsługiwał ten system i powinien dać mi więcej energii o jedną... A, on do tarcz go wysłałem, no to ja jestem. Chodź tu. Czyli tu. To tak zadziała? Nie. Nie działa w ten sposób. No dobra. Trudno. Lecimy dalej. Co tu mamy? Trochę statków na platformach konstrukcyjnych. Znajduję jeden slot, który jest otwarty, więc podejdę do nich i zobaczymy. Oferują mi upgrade systemu drzwi, jeśli dam im trochę kasy. Nie chcę. Więc podziękowaliśmy i ruszamy dalej. No to był właśnie jeden z nowych questów na przykład, jaki się pojawia na mapie. System drzwi pomijając gotówkę jest bardzo praktyczny, zwłaszcza podczas wrogiego abordażu albo pożaru, który się potrafi rozprzestrzenić. Łyczek kawy i tymczasem mamy piratów, którzy żądają od nas kasy za przelot. No oczywiście odrzucamy ich ofertę i nauczymy ich muresu. Ja sobie wyłączę tlen. Trochę powietrza mamy, tak no, przynajmniej na tą chwilę. Może nie będę ten i dzięki temu będę mógł strzelać również z rakiet podczas tej walki. I zrobimy taki numer, że rakietami w system ich uzbrojenia. Tak jest, wyłączyliśmy go. Beamem pojedziemy po tarczy, pojedziemy po tarczy i po silniku, żeby nam nie uciekł. Silnik zniszczony, tarcz nie ma, więc następny strzał pójdzie po systemie uzbrojenia. Chłopak nawet nie oddał strzału. Nam tu tlen spada z tego względu, że nie produkujemy go, więc niedługo załoga będzie musiała wziąć głęboki wdech. Shield Holding, jest achievement. Dla statku Zoltan miałem utrzymać tą tarczę, którą posiadam podczas walki. Wykonywanie tych questów dla poszczególnych statków odblokuje nowy układ, czyli te tak zwane typy B, C i tak dalej. Jest kasa. Może ja z powrotem sobie tutaj tlen zacznę uzupełniać. Tu widać nawet po kolorku ładnie taka purpurka się zrobiła, to znaczy, że dwutlenku węgla trochę się nazbierało. I lecimy dalej, lecimy dalej. Teraz muszę się kręcić już w pobliżu wyjścia. Jak ta flota mnie dogoni, to zaczynam z nimi walkę po kolei ze statkami. One na początku zwłaszcza są dosyć silne i to jest problem. Czy ty masz rakietę? Nie, ona tylko niszczy wrogie drony. To tak, oddajcie tlen, macie 70%. Więc powinniście ogarnąć. I tu będzie tak samo jak na początku, czyli strzał rakietą, beamem po plecach. A to jest w ogóle też kolejna nowość. Jesteśmy w pobliżu burzy jonowej. Niszczy tarczę, dezaktywuje takim ładnym strzałem i wyłącza systemy. Na przykład wyłączyło silniki i tarczę. Nie będę marnował rakiety, nie ma sensu. Wyłączyło mu system uzbrojenia, wyłączyło tarczę, ale to jest tam drobiazg. Nie, nie akceptujemy możliwości poddania się. Wykończymy go nie marnując rakiet. Ma tarczę, za chwilę leci błysk jonowy, rozbłysk. Wyłączyło mu tarczę, BIM dokończył sprawę. Pięknie. 2 razy więcej gotówki. Tlen mogliśmy wcześniej w sumie włączyć. Już tak zrobiło się bardzo nieciekawie. No, ale ta burza jonowa na szczęście nic nie robi poza wyłączaniem systemów. Byle nam teraz tlenu nie wyłączyła, chociaż to nie na zbyt długo, to na szczęście się zdarza, bo się udusimy. Poczekam tylko, aż mi się zregeneruje zapas powietrza i ruszę w dalszą drogę. Chociaż tak jak właśnie mówiłem, to może być problem. Włączymy tarczę. To powinno trochę osłabić siłę tego impulsu. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Mamy z prośbę o wysłanie o pomoc, taki sygnał SOS na zaszyfrowanym kanale naszej federacji, który atakuje, jest atakowany przez rebeliancki statek. No i to co, pomagamy naszym kumplom. Co tu masz? Drona, która atakuje nasz statek. On ma też rakiety. Mi osłony jeszcze nie działają po tym strzale impulsu jonowego. Na szczęście mamy te super tarcze. To jest mega fajne. Dobra. To teraz tak, w system broni rakietką. Wyłączymy tym razem silnik, nie wyłączymy. Wyłączymy sobie z powrotem powietrze, załadujemy osłony. Niestety trafił nas. Dobra, jego system uzbrojenia nie działa. Wyłączymy mu też tarczę. Urwiemy silnik. Już naprawił sobie rakiety, niedobrze. Niszcz mu te rakiety. Dobra, żegnamy. Poprosimy tlen. A tymczasem, z tego co zauważyłem, statek rebeliantów dał nam questa, który gdzieś pojawił się na mapie. I to na szczęście niedaleko. Niedaleko. Teraz pytanie, co zrobić? Jak tu polecę, czy zdążę wrócić? Zdążę wrócić przez sklep, z tego co widzę. Więc warto. Tylko niech naładujmy sobie to tlen. Mógłbym w sumie zwiększyć moc reaktora, bo to kosztuje tylko 20, mam 63 kawałki metalu, które stanowią tutaj coś w rodzaju gotówki. Natomiast za niewzmacnianie mocy reaktora przy dolatywaniu aż do 5 sektora statkiem Zoltan jest właśnie, to jest kolejny z questów dla tego statku. Spróbuję go wykonać. Wykonać chyba się nie uda. Nie wykonam go, nie masz szans. To może byśmy tylko i wyłącznie... Wstrzymam się w takim razie, przelecę przez sklep, może w sklepie coś fajnego będzie można kupić. Jest kolejny fragles. Gra jest na tyle paskudna, jeśli tak można określić, że ona zawsze gra przeciwko mnie. Czyli jeżeli statek będę miał rozwinięty wysoki poziom osłon, to wtedy będą pojawiali się przeciwnicy, którzy dysponują większą ilością rakiet, będą się teleportowali, hakowali nasze systemy. Jeżeli pójdę w silną broń, to przeciwnik będzie miał dużo więcej osłon na przykład. Ta gra jest tak niesprawiedliwa, a właśnie miałem odpalić swoje rakiety i to był błąd, widać, bo gdybym zrobił to wcześniej, to on nie odpaliłby swojej rakiety, która tu leci i niestety trafia. Dobra. Niszczymy. Dobijemy go może tutaj w tarczę mu. Bimem po broni i po tej dronce, która nas tu atakuje. Ładuje silnik, chce uciec. No to w silniki, a w zasadzie to już go nie ma. No i świetnie. Tlen. Ponieważ będę leciał do sklepu, To nie muszę mieć podniesionych osłon, mogę bez uzupełnienia tlenu się to pojawić. Co tu mamy? Dwie fajne rzeczy, z tego co widzę, to jest moje. Jest tak, pierwsza nowość to jest Clone Bay, którą można, jeden z modułów, którego nie było w podstawce. On pozwala automatycznie sklonować martwego członka załogi z określonym skarą do umiejętności, jeśli był wyszkolony. Jego wadą jest to, że on się będzie leczył nie w naszej w naszym szpitalu, który znajduje się na pokładzie okrętu, tylko podczas skoków. Każdy skok, w zależności od tego systemu energii, na ile będzie rozbudowany, widać, że jest 3-stopniowy, będzie mu leczył określoną liczbę punktów życia, nie? No i pytanie brzmi, tylko tego nie rozumiem, nie miałem okazji sprawdzić, czy ta ilość czasu na sklonowanie to jest za pierwszym razem, czy za każdym razem po wylądowaniu w nowym sektorze. Dobra, zanim klon się po prostu uruchomi. Co tu możemy zrobić? Poza tym, to byśmy sobie kupili. To powoduje, że będziemy o 10% więcej metalu mogli zbierać znalezionego. To jest też bardzo fajne, bo umożliwia nam skanowanie w najbliższych punktach, dzięki czemu wiemy, gdzie są statki, ale sobie wezmę na początek 10%. Chociaż to skanowanie, gdybym miał 30 kasior, na pewno bym to kupił. Jest bardzo fajne, umożliwia wykrywanie, czyli tak, jakbym mogę lecieć w to miejsce, w to miejsce, w to miejsce i w to. W tej chwili to jest te przeleciałem, w tych wiem, co się znajduje. Normalnie dzięki temu skanerowi miałbym informację, że tu jest statek, że tu jest mgławica i tak dalej, i tak dalej. Co de facto zwiększałoby moje przychody, bo leciałbym tylko po tych punktach, gdzie jest kasa, czyli gdzie znajdują się przede wszystkim statki przeciwników. Dobra, lecimy. Automatyczna stacja, automatyczny dron i zrobiłem błąd, bo nie mam naładowanego systemu. Tlenu nie mam na pokładzie. Zniszcz mu to. Dobra. To tak. Nie potrzebuję rakiet, daj tlen. Dobrze, silniki zniszczone, osłony zniszczone. W zasadzie uszkodzone, ale nie ma tego kółeczka niebieskiego oznaczającego osłony. Jest też, jak widać, pasek, który pewnie zauważyliście, który pokazuje czas regeneracji osłony. Tego też nie, to jest też nowość, której nie było. 10 tysięcy zebranego kawałków metalu, tej gotówki. W edycji rozszerzonej to był achievement, który się pojawił, ich jest więcej również. No i tu mamy, kontaktujemy się ze stacją, którą tą ten statek rebeliantów, automatyczna ta stacja, która ich pilnowała. No i dzięki temu zyskaliśmy dwie rakiety, jedną bateryjkę do systemu dronów, którego, tak jak wspomniałem, nie posiadam, 22 kasiury, Sofia do nas dołączyła i 7 punktów kadłuba zostało naprawionych. Bardzo owocny quest. Sofia będzie zajmowała się kamerami zatem. Chociaż nie, ona jest bateryjką, więc leć do osłon, a ty, chłopie, do systemu kamer. Będziemy podglądać, co się dzieje na wrogich okrętach, a osłony w tym momencie skończy się nas problem z tlenem. Proszę, zobaczcie, jak to pięknie. Są ludzie, którzy mają tak dużą energię, że automatycznie są reaktorem, że tak się wyrażę. Eksplodują podczas śmierci, raniąc wrogą załogę. Takim chodzące niuki. Ciekawe, gracie to Murzyn. Ma ciemniejszą karnację. Karnacje też, one się teraz troszkę różnią, poszczególni przedstawiciele w ramach jednej rasy, wcześniej też tego nie było. Dobra. Mógłbym wrócić do sklepu i kupić sobie ten skaner, może tak zaryzykuję trochę, to może mi się odbić czkawką. Dawaj. Lecimy. Niestety, to był błąd. No, widać na skanerze, skaner załączył od razu, pokazał mi, że tam jest statek. Czyli działa. Niestety Ten jeszcze nie jest taki groźny, natomiast jedną nowością jest to, że kiedy wpadamy w zasięg floty Federacji, to jeszcze mamy zamontowaną na pobliskich planetach baterię przeciwokrętową, która będzie do nas dodatkowo jeszcze strzelała. No i dobra, dzięki temu, że tu mam Rafina, to widzę, co się dzieje u moich kolegów. Zniszczymy im system broni. Nie zniszczyliśmy, niedobrze. Bim się raczej przez osłonę nie przebije. Zniszcz broń. Nasza jedyna szansa. Dobrze, jest uszkodzony. Tymczasem bateria strzeliła, zrobiła nam dziurę w kadłubie. Rozwalamy dalej system uzbrojenia przeciwnika i ładujemy napęd. Jak naładujemy, to uciekamy. Korzyść ze zniszczenia przeciwnika jest żadna. Tlen nam zepsuli. Naprawiaj. Dobra. Znowu nas na celownik wzięła. Kolejne dziury w kadłubie zaliczamy. Nasz BIM nie przebija się przez ich osłony, co słodkie. Mógłbym zniszczyć mu system osłon tymi rakietami, zresztą mam wysoki poziom uników. Facet, ale zakładam, że szybciej ucieknę, niż go zniszczę. Do wyjścia. A wyjście też jest pod obstrzałem. Naszych problemów nie koniec. Idź to naprawiać. Jest też działo. Ten sam komplet, tylko wyrzutnia rakiet przeciwnika robi większe wrażenie. Może się uda trafić. Świetnie. No już to naprawili. To niezbyt pocieszające, a ty tymczasem... Tu. Zaraz moment wystrzeli. Leci rakieta duża, przyjęła osłona. A my nie trafiliśmy. Jak słodko. Tak, może zdejmiemy coś. Tlen na początek. Ulecz się. Uruchomimy szpital. Tu jest kolejna dziura. Jak słodko. Cóż za słodycz. Rakieta niestety nie... Jeszcze się do nas teleportowali. Abordaż. Mamy abordaż. Strzela w drzwi, które zostały ulepszone. Rakieta. Dobra. Tadek dostał strzała i to takiego, że ledwo żyje. Najgorsze jest to, że został uszkodzony system sterowania. Przecież to nie ładuje się nasz... Osłony nie istnieją. Nie jest dobrze. Nawet pomóż to naprawiać. W zasadzie ty też możesz, bo tak silnik, nic tam po silnikach jak pilota nie ma. Ty tu. Czy zdąży dojść? Kto tu jest choruje? Ty. Chodź tu. Rakieta w międzyczasie. Ty zaraz zginiesz. Chodź tutaj. Zginął. Rozpadł się. Zabrakło powietrza. Ależ błąd zrobiłem, lecąc po ten system dodatkowego... Potem dodatkowe skanery. No ale to jest FTL. On nie wybacza. Wy w zasadzie tą tarczę to sobie już podarujcie jego naprawę. Chodźcie tutaj. W ogóle zaraz kończy nam się powietrze. Wszyscy się uduszą. Ten tu przez drzwi próbuje wejść. Niech wejdzie. Chodź. Pokonamy go. Wy pójdziecie tutaj naprawić system powietrza. Jeżeli przejdziecie przez strefę dwutlenku węgla, udało się przejść. Świetnie. Ile masz życia? 2. Raczej nie przejdziesz przez tą beztlenową dziurę. Ty. Tu. Bierz wdech i naprawiaj. Naprawiaj. Zniszczyli nam system uzbrojenia? Nie, nie. Strzel rakietą. Możesz? Traf. Dobrze. Nie ma ich wrogiej rakiety. Silniki nie działają. Nie będzie się ładował napęd. Ci naprawili tlen. Sytuacja wraca do normy. Podleczą się. Ten naprawił system sterowania. Niech tu zostanie. Znowu zepsuli. Ledwo żyjesz. Chodź. Wrogi desant. Na szczęście chłopak trafił do pomieszczenia bez tlenu, więc pomożemy mu nauczyć się oddychać. Teraz tak, ty, tu, ty, tu. Tu w ogóle był człowiek, który dostał chyba strzała. Nasz kadłub w ogóle wynosi wytrzymałość 0. I tym sposobem statek Zoltanów zakończył swoją misję. Świetny wynik. No dobra, no to był FTL w takim mega profesjonalnym materiale. Ja myślę, że tą grę będę pokazywał. Od nią się świetnie gra i więc można spodziewać się gameplayów z tej właśnie gry. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!